Nestor Polskich Torów już raz dziś pokonał Tomasza Bojerskiego, jak będzie tym razem. No i zobaczymy, czy Słaboń rzeczywiście miał kłopoty sprzętowe, czy może zjechał z toru, bo jechał na ostatniej pozycji. Ale teraz wygrana walka na łokcie przez Zielonogórzan z Jasonem Krampem. Andrzej Huszcza na czele, Bajerski drugi, a atakuje już tam po zewnętrznej Jason Kramp. Słaboń wyprzedzi chyba Bajerskiego, Huszcza wciąż pierwszy, a więc oglądamy nowego kapitana ZKŻ Quick Mix, ale Australijczyk jest niesamowicie szybki i zapewne będzie starał się wyprzedzić kapitana zielonogórskiej drużyny. Atak Krampa, Huszcza jedzie znakomicie, wciąż kapitan ZKŻ tu na czele. Ale Australijczyk nie daje za wygraną, rozpędza tam swój motocykl po zewnętrznej. Czy dojdzie do niespodzianki, czy dojdzie do sensacji? Jeszcze jeden atak Krampa, Huszcza znów zablokował, odparł jego atak. I teraz Australijczyk spróbuje po bardziej wewnętrznej części toru. Publiczność szaleje, Huszcza jedzie pierwszy, jeszcze jeden atak Jasona Krampa. Kto będzie pierwszy? Czy wicemistrz świata, czy Andrzej Huszcza? Jednak Australijczyk. Sukces tego zawodnika, ale ukłony, czapki z głów przed panem Andrzejem. Andrzej Huszcza pokazał, że przy odpowiednim sprzęcie, przy odpowiednich inwestycjach jest w stanie jeszcze nie raz nas zadziwiać, co czynił przecież wielokrotnie. Pomimo, iż nie dowiózł tego zwycięstwa do końca, nie pokonał Australijczyka. Naprawdę sporo szacunku należy się temu człowiekowi. Dwa punkty teraz w jego wykonaniu.